Aleksander Jarmuła, ośrodek jazdy konnej Furioso, z innej strony, dzisiaj w roli sędziego, wczoraj jeszcze w roli trenera, instruktora, a tak w ogóle to jeszcze mam przyjemność reprezentować kraj na imprezach rangi Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata i właśnie przygotowuję się już z wolna do startu w przyszłym roku Mistrzostwa Świata we Francji. Jak długo jeździ pan konno? Długo. To znaczy zawodowo ponad 25 lat. Wcześniej była to jazda po prostu dla przyjemności, ale już jako firma Furioso istniejemy na rynku od 23 lat, no a kariera moja jako zawodnika jest troszeczkę dłuższa. Jak długo West i dlaczego właśnie West? Na początku klasyka, dlatego że takiego pojęcia jak styl jazdy konnej western w Polsce za moich młodych czasów nie było. Western od roku 90. Przy okazji pracy w Finlandii, gdzie rozpoczęła się cała moja przygoda z tym stylem. Tam poznałem osoby, które zainwestowały w konie, raz American Quarter Horse i odbywały się pierwsze właśnie wtedy w Finlandii szkolenia pod kątem tego stylu. I na początku nie byłem do końca przekonany, czy aby ten styl to jest ten, o czym marzę, ale stopniowo po kilku szkoleniach z bardzo dobrymi trenerami dostrzegłem, jak wielką jeszcze pracę muszę wykonać, żeby rzeczywiście być dobrym jeźdźcem. I to dążenie do poprawiania siebie i lepszego rozumienia koni mogło być realizowane właśnie przez całą tą koncepcję westową. Wzbogaciło to mój poziom jako horsemana, bo tak to w tym słownictwie amerykańskim jest określane. Słowo, które pokazuje, to jest horseman, to jest człowiek, który posiada jakiś dorobek, wiedzę w temacie jeździeckim. Po polsku powiedzielibyśmy koniarz, ale w naszej rzeczywistości to słowo troszeczkę było niejako tak zdefraudowane. Jego wartość nie do końca odpowiadała temu, do czego dążyłem. Więc nawet na dzień dzisiejszy proponuję wszystkim moim jeźdźcom, uczestnikom, uczniom, uczestnikom różnych szkoleń, aby może znaleźli w naszym polskim słownictwie jakiś odpowiednik tego słowa, ale ja dążę do tego, żeby ze spokojem móc powiedzieć, przedstawiać się jako horseman. I to właściwie powinno być, to jedno słowo powinno określać moją osobę. Jak pan ocenia zarówno ten ośrodek, jak i same zawody? Czy widzi pan w tym miejscu przyszłość? Tak jak opowiadałem o tym pod koniec zawodów dzisiejszych, wszystko gdzieś kiedyś musi się zaczynać. Tutaj moja znajomość z panem Jarosem, tudzież z państwem Dziwokami, trwa już kilka ładnych lat i początki nie wskazywały na to, że oni tak mocno się zarażą, ale fakt, że w tak krótkim czasie potrafili zgromadzić fajną stawkę koni, zainwestować pieniądze w niewielki na dzień dzisiejszy jeszcze, ale już dobrze przygotowany, dobrze prowadzony ośrodek, świadczą o tym, że przyszłość tutaj jest raczej optymistyczna i wierzę w to, że jest to po prostu dobry początek. Dobry początek tego, co w przyszłości może być poważnym takim klubem, który będzie dawał szansę młodzieży, bo tutaj cały projekt wspaniale przygotowany dawał przede wszystkim szansę osobom, które nie mają na co dzień swoich koni, nie miałyby gdzie swoich pasji realizować, a dzięki takiej inwestycji i dzięki temu wydarzeniu, które dzisiaj miało miejsce, tacy ludzie mogli właśnie pokazać już to, co osiągnęli i myślę, że zaraziło się wiele innych osób, a jeździectwo jest tą formą rekreacji na dzień dzisiejszy, zabawy, która zdecydowanie wspaniale wpływa na młode charaktery, uczy ludzi pokory, uczy szacunku do innych, uczy cierpliwości, wytrwałości w pracy, więc pozytywów wynikających z uprawiania jeździectwa, takiego świadomego jeździectwa jest bardzo wiele i dlatego takie inwestycje jak ta, takie pomysły powinny być realizowane, bo one są
ich efekt to jest dobro wypływające dla nas wszystkich, nie tylko koniarzy. Jak zaczęła się pana pasja? Ile pan miał lat, kiedy po raz pierwszy wsiadł pan na konia? Oczywiście pamiętam, kiedy to się zaczęło. Miałem wtedy bodajże albo 5, albo 6 lat. Może nawet troszkę mniej, ale wraz z rodzicami odwiedzałem dziadków, którzy pod Tarnowem w wiosce mieli po prostu konie jeszcze pracujące normalnie na roli, bo innych koni w tym czasie nie było. I zawsze kiedy przyjeżdżałem, bo w domu koni nie było, mieszkaliśmy na obrzeżu miasta i malutkie gospodarstwo, które mieliśmy, nie wymagało utrzymania koni, niestety. Natomiast dziadkowie oczywiście mieli konie i ilekroć przyjeżdżałem z rodzicami, pierwsza sprawa to dziadek mnie zabierał do stajni i wsadzał mnie na konia, żebym sobie na tym koniu posiedział. I to było już takim ceremoniałem, że każda wizyta w niedzielę u dziadków zaczynała się od tego, że ja zsiadałem z motocykla rodziców, przyjeżdżaliśmy z rodzicami do dziadków i biegłem do stajni, gdzie dziadek wkładał mnie na konia, żebym sobie posiedział, czasami pospacerowałem. I to był ten moment zarażenia się poważnie, a później w miarę możliwości, tak jak powiedziałem, nie było takiej instytucji jak kluby jeździeckie. Już w ogóle mówiąc o jakichś prywatnych stajniach, nie było o tym mowy, to były inne czasy. Więc później mogłem realizować się jako uczeń szkoły podstawowej. Pożyczałem wraz z kolegą konia od komendanta straży pożarnej, który również miał konia roboczego, ale już to był starszy pan, który nie miał siły pracować z koniem, który był młody i wesoły. A to było coś wspaniałego dla nas, że dawał nam tego konia do dyspozycji, a my nie mając instruktażu, nie wiedząc co z tym robić, nie zrażaliśmy się tym ani troszkę, sami zrobiliśmy sobie siodło i pomału próbowaliśmy jeździectwa. A później, kiedy już stanąłem przed wyborem drogi życiowej, czym się będę zajmował po skończeniu tych szkół, które były obligatoryjne, postanowiłem, że jednak zajmę się jeździectwem, bo to jest coś, co być może nie da mi jakichś wielkich pieniędzy, ale na pewno lubię to robić i czuję, że mam nie najgorszy kontakt z tymi zwierzakami i chcę studiować w dalszym życiu właśnie sposoby komunikacji z nimi i pracy, przygotowując je do różnych zadań, rekreacji, turystyki, a sport pojawił się w sytuacji, gdzie kiedy rozpocząłem propagowanie stylu western na polskim gruncie, większość klasyków po prostu uśmiechała się albo nawet wręcz szydziła, określając ten styl jazdy jako po prostu zabawę w kowbojenie. I dlatego trzeba było stanąć na arenie, rozpocząć właśnie oficjalne imprezy jeździeckie. Nie miałem z tym problemu, dlatego że szablonów takiego działania było pod dostatkiem w świecie. Po prostu trzeba było się nauczyć języka angielskiego, pogmerać wtedy po książkach, jeszcze internetu nie było, ale stopniowo zaczynałem realizować takie właśnie działania jak zawody. Po kilku latach takiej pracy okazało się, że Światowa Federacja Jeździecka zaaprobowała jedną z tych dyscyplin, około setka jest dyscyplin w całej tej kulturze westowej, dyscyplinę, która nazywa się reining. W 2000 roku ta dyscyplina została przyjęta w poczet oficjalnych dyscyplin jeździeckich zrzeszonych w Światowej Federacji Jeździeckiej. I od tego momentu już nikt więcej się nie śmiał. Ci, którzy się spotkali, dowiedzieli się o tym, musieli przyznać, że jest to sprawa poważna, jest to tak oficjalna dyscyplina jak skoki, ujeżdżenie, powożenie, WKKW, rajdy długodystansowe i woltyżerka, bo to jest te sześć, które przed reiningiem już były zrzeszone w Światowej Federacji, a od 2000 roku już jest reining oficjalną dyscypliną jeździecką i tak jak wspomniałem, odbywają się już, ja już miałem okazję uczestniczyć w kilku edycjach Mistrzostw Europy, w Mistrzostwach Świata w Augsburgu, w Aachen w 2006 roku, w Mistrzostwach Świata, w Manerbio we Włoszech w 2008, w Pucharze Świata w 2008 roku w Stanach Zjednoczonych, w Oklahoma City. No i przygotowujemy się w tej już z moją córką, która również ma już jedne kwalifikacje zdobyte na jeździeckie Mistrzostwa Świata, które w przyszłym roku odbędą się w Normandii we Francji. Czy napotkał pan przeszkody w czasie uprawiania jeździctwa sportowego? W jeździectwie sportowym oczywiście były problemy. Do tej pory nie jestem do końca usatysfakcjonowany z możliwości, które mam do trenowania koni. Dyscyplina, jaką jest reining,
wymaga po prostu sporych nakładów finansowych. Dotyczy to raz dobrych koni, drugie też profesjonalnego sprzętu, bardzo dobrego podłoża, dobrej areny. I no cóż, ja jako koniarz nie dysponowałem wielką gotówką, żeby to od razu zbudować taką infrastrukturę i na dzień dobry na początku korzystaliśmy z koni, jakie były dostępne na naszym rynku, prawda? I dopiero w późniejszym czasie udało się nam pomału rozpocząć hodowlę. Na dzień dzisiejszy w naszej stajni jest ponad 50 koni, z czego już prawie 30 to są konie rasy American Quarter Horse. I to konie z tych linii, które właśnie charakteryzują się szczególnym talentem właśnie do tej dyscypliny, jaką jest reining. Więc tych problemów jest coraz mniej, pomału się rozwijamy. Dyscyplina jest trudna i trzeba bardzo wiele pokory. Dlatego też wielu ludzi, którzy no, czują potrzebę kontaktu z końmi, a po spojrzeniu na to bliżej rezygnuje, widząc ile pracy trzeba w to włożyć. Ale sztuka polega na tym, żeby właśnie czerpać przyjemność, już nie myśleć o tym, czy będę mistrzem, czy nie będę, czy osiągnę jakiś bardzo wysoki poziom, ale uczyć się czerpać przyjemność z każdego drobnego sukcesu, z tego, tak jak te dzieci tutaj, które były w stanie poradzić sobie z trudnymi przeszkodami. Jak trudnymi? Wszyscy mogli zobaczyć, oglądając dwóch panów, którzy wjechali na koniach od tak, bo sobie przejadą. I okazało się, że ani ten koń, ani ten człowiek dorosły, który poniekąd świetnie sobie radzi, nie są w stanie przejechać teoretycznie banalnych przeszkód, prawda? Mam nadzieję, że jednak dla większości ludzi ten obraz wywarł na nich jakieś wrażenie i że dostrzegli jednak, jak istotny jest dobry kontakt właśnie z koniem, ten niemalże ten mentalny kontakt, kiedy on chce z człowiekiem współpracować i czeka na sygnały, nawet jeżeli te sygnały nie są mocne, czasami bardzo delikatne, bo jeżeli dziecko jest w stanie tym koniem tak powodować, to świadczy o tym, że ten koń jest przygotowany, jest wyselekcjonowany, że on chce współpracować. Dwa, że praca, która została włożona w jego trening, również jest na bardzo dobrym poziomie i jest to dobry początek właśnie do realizowania się jako profesjonalista w późniejszym czasie.